Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale BikeTest, na którym kupujemy stare, zaniedbane rowery. Staramy się je przerobić jak najlepiej i sprzedać z zyskiem. W poprzedniej szóstej serii wyremontowałem ten stary rower miejski. Wczoraj wystawiłem ogłoszenie, ale odezwała się już jedna osoba i jest zainteresowana kupnem. Powiedziała, że na 100% kupi i w środę niby ma mi przelać kasę. A jest poniedziałek, czyli minął dopiero jeden dzień. Także to jest niesamowite. Dzisiaj niestety nie mam jeszcze roweru i właśnie na tym polega dzisiejsze wyzwanie, żeby znaleźć ten rower do odnawiania. Mam budżet około 300 zł, które zarobiłem na poprzednim rowerze, czyli na tej starej damce. No i za tą kwotę chcę kupić ten rower. Dobra, zobaczymy, co za 300 zł kupię dzisiaj. Może Blesze nie ma za dużo ofert, jeśli chodzi o rowery do 300 zł, ale znalazłem dwie kolażówy, takie szosy, jedne z składak Wigry i jednego Scotta Timbera, taki Gural. Więc muszę chwilę pomyśleć i zaraz będę dzwonił do kogoś. Okej, okay, no to ja wsiadam w auto i będę za pół godziny max. Dobrze, do widzenia. Rower, który wybrałem, kosztuje 250 zł, za tyle jest wystawiony. Ale mam nadzieję, że wynegocjuję trochę lepszą cenę, czyli chcę dojść do 200 zł, czyli o 50 zł. Mam nadzieję, że gości opuści cenę. Jadę już tam i zaraz Wam powiem, jak poszło. Ta-da! Jak widzicie, kupiłem starego Peugeota. Rower ma trochę rdzy, linki w kiepskim stanie, brzydkie siodełko i zaniedbany napęd. Dobre wiadomości są takie, że napęd działa płynnie, a lakier ramy jest w niezłej kondycji. Nie udało mi się zbić ceny z 250 na 200, ale w tej cenie dostałem U-Locka, który normalnie chodzi po 100 zł w internecie, a to jest nówka sztuka, nieśmigana. Także rower mam za 150 zł. Niesamowita okazja i widzimy się jutro, zobaczycie, co mam zamiar z nim zrobić i jakie zaczną się problemy. Myślałem dzisiaj rano, co zrobić z tym rowerem i widzę takie dwie możliwości. Albo zdejmujemy te wszystkie błotniki i bagażniki, jakieś odblaski, wiecie, takie zbędne rzeczy i zrobimy z niego taką minimalistyczną kolażówę, albo właśnie zostawimy te rzeczy i będzie taki klasyk, ale myślę, że zdejmę najpierw te zbędne dla mnie w tym momencie rzeczy, żeby zobaczyć po prostu, jak to wygląda. Dosłownie odkręciłem dwie śrubki i trzecia już mi sprawia taką trudność, po prostu za nic nie mogę jej odkręcić. No to jest niemożliwe po prostu, muszę ją spsikać w WD-40, może postukam trochę młotkiem i to puści, ale kurde, już zaczynają się problemy tak szybko, nie wiem, co będzie dalej. A trochę drgnęło. No pięknie. Patrzcie. Masakra. Urwała mi się śruba. Patrzcie. O. Widzicie? Została normalnie w kluczu. Bezproblemowo odkręciłem resztę śrub i zdjąłem bagażnik, płotniki, nóżkę i odblaski. Według mnie wygląda to dużo lepiej niż z błotnikami i bagażnikiem, także odchudzimy ją jak się tylko da i będzie to właśnie taka wychłodzona, szczupła kolażuwa. Ale nie mogę już dłużej pracować w tym garażu, bo nie ma prądu i jedziemy do domu. Na początku filmu mówiłem, że napęd chodzi dosyć płynnie, ale to nie jest prawda. Kręcąc do tyłu powinno to wyglądać tak, a wygląda tak. Zdjąłem łańcuch i przerzutki do czyszczenia. Spróbuję jeszcze raz wykręcić korbę tym właśnie narzędziem z Allegro. Jest ono bardzo popularne tam, ale w poprzednim rowerze zepsułem tylko tą wieżnię. Ją rozwaliłem. I teraz spróbuję się wkręcić. No, wkręciłem się tylko delikatnie. Tak coś czuję, że tylko po prostu załapało pierwsze kilka zwoi. Ale czuję, że muszę niesamowitej siły użyć, żeby po prostu dokręcić to do końca. I według mnie rozwalę znowu tą bieżnię.
Dlatego według mnie trzeba po prostu kupić lepszy klucz, a to wywalić do śmietnika. Wpadłem na pewien pomysł. Jako, że przerzutki i łańcuch są strasznie oblepione takim starym brudem połączonym ze smarem, zważymy przerzutki i łańcuch przed wyczyszczeniem i zważymy po. I zobaczymy, ile ważył ten cały brud na tych przerzutkach i łańcuchu. No ja jestem ciekawy. A wy możecie obstawiać w komentarzach. No i nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, ponieważ połowa, która ogląda te filmy, nie robi tego. Także będzie dużo lepiej, jeśli zasubskrybujecie. Tyle waży to przed wyczyszczeniem. Samego brudu z przerzutek jest 8 gram. Widzicie tą kubkę? Żeby łatwiej się czyściło przerzutki, spsikałem je w WD-40 i położyłem spać. Z łańcucha zrobiłem szejka i też odstawiłem na noc. Na koniec drugiego dnia wyczyściłem z grubsza wolnobieg. Niestety zauważyłem kilka brakujących zębów. Dzisiaj na szczęście mogę sobie już działać w garażu, bo wrócił prąd. Ale cofnijmy się jeszcze do wczesnego poranka, kiedy wyczyściłem przerzutki i łańcuch i zobaczcie, ile ważą one po wyczyszczeniu. Ostatecznie odchudziłem te trzy elementy o 17 gramów. Teraz natomiast zamierzam zająć się wszystkimi zardzewiałymi elementami razem z ramą i dlatego zdejmę pancerze, linki i wszystko, co jest zardzewiałe i mogę zdjąć z roweru. Posegregowałem stare pancerze, żeby wiedzieć, jakiej długości przyciąć nowe, a resztę części ułożyłem tak, żeby się nie pogubić. Jako, że mam zdemontowane wszystkie części, które mogłem, zrobimy sobie bitwę odrdzewiaczy. Tu mamy pretendentów do najlepszego odrdzewiacza, czyli który będzie najskuteczniejszy. No i sprawdzimy też rozsądną cenę. Mamy ocet, sodę oczyszczoną, sól połączoną z cytryną, Coca-Colę i środek na odrdzewianie ma. Przeczytałem, że kwasek cytrynowy razem z solą mogą być całkiem niezłym odrdzewiaczem. Nie wiem tak właściwie w jakich proporcjach, robię tak na oko trochę soli i wciskam cytrynę. Dobra, mam już dosyć tej cytryny, teraz wymieszam to z solą. Choć ta sól i tak się nie rozkusi przecież, bo to jest zimne. Muszę mocno mieszać. Wsadziłem zardzewiałe części do roztworu, a pozostałe zalałem octem i kolą. Odstawiłem je na dobę. Soda oczyszczona i ten środek działają niemal natychmiastowo, do 15 minut, także jeszcze w tym odcinku zobaczycie rezultaty. Z sody oczyszczonej słyszałem, że... znaczy czytałem, że trzeba zrobić taką papkę. Mam tu wodę nalaną, sypuję ile mogę i to wymieszam. Te części odstawiłem na 15 minut. W tym czasie chciałem potraktować zardzewiałe fragmenty ramy środkiem do odrdzewiania. Boję się tylko, że ten środek zniszczy mi lakier, dlatego przetestujemy to w najmniej widocznym miejscu. No żeby jak zniszczy, no to nie będzie widać po prostu aż tak. I zobaczymy za 15 minut. Jeśli chodzi o sodę oczyszczoną i środek sprayu, to niewiele zdziałały w 15 minut. Dlatego odstawiłem je też na dobę. Po 15 minutach rama wyglądała lepiej, ale niewystarczająco. To już wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Chcieliście dwa razy w tygodniu, więc macie. Pomóżcie mi jeszcze z tą ramą. Napiszcie w komentarzach, jak mógłbym pozbyć się tych elementów rdzy. No i nie zapomnijcie zasubskrybować, żeby zobaczyć, jaki jest wynik mojego odrdzewiania eksperymentu 5 preparatów. No i dziękuję wam za wszystko. Czeka nas jeszcze dużo pracy z tym rowerem. Także widzimy się, no jeszcze w tym tygodniu. You've been trying all along, but I got you on time.